Dzisiaj opowiem Ci o czterech rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, gdy współpracujesz z podwykonawcą, na przykład z Chin. Pierwsza rzecz to zanim w ogóle wyślesz produkt do takiego podwykonawcy albo projekty do takiego podwykonawcy, swoje projekty oczywiście, to warto zawrzeć umowę o zachowaniu poufności. Wejdź na prawowmodzie.pl, tam jest umowa o zachowaniu poufności prawo chińskie i znajdziesz więcej informacji na ten temat. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy współpracy z Chinami, to znak towarowy. Działa tam zasada pierwszeństwa, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli ktoś zarejestruje Twój znak towarowy, to potem będzie Ci bardzo ciężko odzyskać prawa do tego znaku towarowego na terenie Chin. Trzecia rzecz, trzecia dobra praktyka, to zgłoszenie celnikom odpowiednich informacji na temat Twojego produktu. Pozwoli to ograniczyć przemyt Twoich produktów do Polski na przykład. I czwarta rzecz to odpowiednia umowa współpracy z takim podwykonawcą z Chin. Warto uregulować zasady współpracy i możliwości korzystania z projektów.